Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościo.xpl. Naszym gościem jest Katarzyna Bonew. Zgadza się? Zgadza się, witam. Przez V na końcu. Mhm. Tak, aktorka z czeskiego Cieszyna, ale nie do końca z czeskiego Cieszyna. Bo przyjechała pani do Cieszyna skąd? Z Gliwic, ze Śląska. Ze Śląska, z czarnego Śląska, jak to mówią niektórzy. O Boże. Nie? No równie czarne jak Cieszyn. Równie czarne jak Cieszyn. Śląsk czy Zagłębie? Nie, to jest oczywiście Śląsk. Śląsk. To jest Śląsk. Przyjechała pani do Cieszyna, dlaczego? W jakim celu? Do teatru, prawda? W celu spełnienia swoich marzeń. O, znaczy, jak pięknie to brzmi. Tak, spełnieniu marzeń. Ja spełniłem swoje marzenie. Jem pyszne ciastko. Zaraz powiemy, gdzie jesteśmy i dlaczego, ale najpierw tak, do rzeczy. Czyli przyjechała pani do teatru. W czeskim Cieszynie, tak, tak, tak. Dostałam propozycję angażu, będąc w Krakowie w szkole. No i przyjechałam od razu tutaj. Krótko, prosto. Ale wiem, że już pani nie pracuje w czeskim Cieszynie. Przynajmniej... Znaczy, jestem tam na etacie, natomiast jestem nadal na macierzyńskim i już na razie nie gram. Pauzuję. Nie będziemy na razie mówić o dzieciach. Będziemy mówić o sztuce, nazwijmy to tak. Najpierw o sztuce pod adresem. O co chodzi? Bo to jest takie hasło, być może niektórzy w Cieszynie spotkali się z plakatami, tak? Czy z jakimiś takimi hasłami, sztuka pod adresem. Co to jest za projekt? Pani mogła wytłumaczyć, bo wydaje mi się, że to pani może tutaj o tym dużo powiedzieć. Zdecydowanie tak, chociaż myślę, że w tym momencie mam nadzieję, że nie pogniewają się moi koledzy, którzy współtworzą i zawsze jakby robimy to razem i ciężko mi też mówić, że to tylko ja. Natomiast faktycznie pomysł jakby wyszedł ode mnie. Będąc na macierzyńskim, a propos depresji porodowej, o której wspominaliśmy, ale jeszcze przy wyłączonych kamerach, zastanawiałam się, co zrobić ze swoim życiem. Że takie zamknięcie się z dziećmi nie do końca przyniosło mi takie spełnienie. Więc mówię tak, no do teatru nie bardzo miałam jak wracać, ponieważ jest to praca, która wiąże się akurat w tym teatrze z dużą ilością wyjazdów. No i tak sobie pomyślałam, że jednak chciałabym gdzieś... Ale jak? Z dużą ilością wyjazdów? Tak, może jesteście sceną stacjonarną tutaj? Jak to? Nie, to jest teatr objazdowy. To jest teatr objazdowy, gdzie często te jesienne już miesiące, to są naprawdę wyjazdy całotygodniowe po Polsce. I stąd było wiadomo, że musi pani... Że jednak taki szybki powrót do pracy w teatrze nie będzie możliwy. Z racji tego, że na castingi i wyjazdy też przy małych dzieciach nie mogłam sobie pozwolić. Więc zastanawiałam się, ponieważ tam z 10 lat wcześniej zaczęłam współtworzyć, reżyserować, współreżyserować w zasadzie tutaj w takich musicalach cieszyńskich z Izą Tymich, tak, tak, tak. Więc gdzieś mi to dało jakiś taki pomysł, że ta reżyseria to jednak by była fajna, ciekawa sprawa, ale mało odwagi. Mało odwagi, żeby się dostać gdzieś do teatru, do zawodowych aktorów. Natomiast mówię, no raz kozie śmierć, może uda się, żeby po prostu zrobić swój spektakl. No i pomysł był zupełnie inny. Pomysł był taki, że robimy spektakle, które będą docelowo grane nie w miejscach przeznaczonych do tego stricte, czyli teatr, domy, sale widowiskowe, czy różne rzeczy, które są no, po prostu wiadome, że tam można ich wystawiać. Natomiast, żeby troszeczkę inaczej podchwycić ten temat, żeby jednak do teatru przyciągnąć ludzi, którzy chcą Żeby ludzie wyjść. Nie szli do teatru, tylko żeby teatr przyszedł do ludzi. Przyszedł do ludzi, ale przede wszystkim, żeby to było fajne spotkanie towarzyskie. Żeby każdy mógł przyjść w miłym otoczeniu, niekoniecznie pod krawatem, niekoniecznie już wydając straszną masę pieniędzy, ale żeby to było przyjemne, miłe wyjście panów i pań, ponieważ tworzymy spektakle dla widzów dorosłych, to wystawiamy je właśnie w restauracjach, w kawiarniach, w klubach. Mamy też możliwość, właśnie to było zaczątkiem tego wszystkiego, że możemy grać u kogoś w domu. Czyli tą sztukę przenieść w przeróżne miejsca, właściwie pokazać, że sztuka to sztuka, a miejsce powinno nas otaczać tak, jakie my chcemy i na pewno nie stawiać tej czwartej ściany. I to było na przykład głównym. Jesteśmy teraz pod Merkurem. Tak jest. Tak. Bardzo ważnym miejscu. Pijemy pyszny sok. Ja już praktycznie zjadłem połowę ciastka, ale Państwo tego nie widzą. Na szczęście ono trochę opada z tej strony, ale jest tak pyszne, że nie mogą się powstrzymać. Dlaczego pod Merkurem?
Bo właściwie tutaj wszystko się zaczęło. Tu się wszystko zaczęło, tutaj poznałam Anię Glanowską, właścicielkę Merkurego, która najpierw powiedziała mi: Kasia, jeśli nie możesz zrobić sztuki, do której ciężki jest dostęp praw autorskich, to napisz swoją. A jakiej sztuki? Znaczy, to była, to miała była? Być Jasmina Reza, Bóg mordu. Natomiast faktycznie bardzo ciężko jest, żeby takie prawa uzyskać. Restrykcyjne wymogi spowodowały, że wolałaby się pani zająć czymś, co jest swoje. Tak? Myślę, że tak, że w ogóle bardzo nas to szybko ocuciło w ogóle, jak wygląda, jak to wygląda, żeby zdobywać prawa autorskie. I na naszą kieszeń i wtedy na nasze możliwości to było zupełną abstrakcją, żeby od razu wyczarować pieniądze, zapłacić i dopiero na tym zarabiać. Więc tu było akurat taki bardzo, bardzo spontaniczny pomysł, żeby napisać coś, zwłaszcza, że wcześniej nic nie pisałam. I faktycznie w łazience u siebie w mieszkaniu, na telefonie, w notatkach, zaczęła powstawać oś w gardle. O, w łazience, oś w gardle. Tak jest, tak jest. I po prostu tam powstała, tak? Pani napisała sztukę? Tak. Postanowiłem ją przenieść na tak scenę jest. Teatra, tu się... która jest pod adresem różnym, różnistym. Oczywiście, pod adresem tam, gdzie gramy. Proszę tutaj się od... w komentarzach, pani przyjedzie z całą ekipą. Zapraszam, zapraszam. No i właściwie tutaj tu było takie serce, ponieważ nie mamy swojego lokum, nie mamy nigdzie żadnej swojej sceny, na której gramy. Użyczane są nam różne miejsca, gdzie potem mamy próby, natomiast tutaj były i scenariusze czytane, i poprawki, i spotykaliśmy się, i obgadywaliśmy, i śmialiśmy się, i płakaliśmy, i darliśmy kartki, wszystko to było. A gdzie jeszcze występowaliście, oprócz Merkurego, z ością w gardle? No oprócz takich miejsc, których tutaj w Cieszynie, czyli tutaj przy rynku w Kamienicy Konczakowskiej, na dole przy Olzie, w Dworku Cieszyńskim, ale też dużo poza Cieszynem, w Katowicach, w przesympatycznych miejscach, cały czas poszukujemy w zasadzie, ale mieliśmy też bardzo miłe wydarzenia i takie nieoczywiste, graliśmy i na jubileusz niespodziankę dla jubilata, graliśmy... Jak ja będę miał 30 lat, to chętnie też zaproszę. Albo 25, jak już będę obchodził. Tak. Dobrze, ja na swoją 18 też sobie coś zaplanowałam. Tak. Polecam, tak, oczywiście. No ale zagraliśmy też na przykład na weselu. O proszę, to sztuka teatralna na ciekawy. Weselu, tak. To faktycznie wyjście naprzeciw. Tak, tak. Zwłaszcza taki temat o zdradzie właśnie, małżeńskiej. Właśnie, bo więcej jest ość w gardle, bo to jest spektakl dla widzów dorosłych. Zdecydowanie. Ale może pani też się zdradzić na ten temat, czy nie? Ciężko o tym tak naprawdę mówić. No mogę tylko powiedzieć, że temat stary jak świat, zdrada małżeńska. Natomiast całe losy to już jest potem taka lawina wydarzeń, że w zasadzie tylko zapraszam i zachęcam do tego, żeby pooglądać, przyjść i zobaczyć. A nie brakuje pani takiego kontaktu z takim tradycyjnym wymiarem teatru, takim klasycznym, że ludzie przychodzą, jest pełna sala, jest scena teatralna, są kulisy? To wszystko jakby jest. To wszystko jakby jest. To są inne warunki, ale myślę, że przede wszystkim to są to, co zyskuje na tym bardzo. To sztuka pod adresem to są przede wszystkim bardzo osobiste, bliskie. To jest coś niesamowitego, że ludzie siedzą właściwie w bardzo bliskiej odległości. Nie ma tej czwartej ściany, nie ma się jak zasłonić suflerem, nie ma sufler jak podpowiedzieć, nie ma kurtyny. Które tutaj oczywiście, nie ma kurtyny, nie ma tego dzwonku, a teraz już zaczynamy, a teraz będzie przerwa, proszę sobie wyjść, przyjść. Tu wszystko, mam wrażenie, że się dzieje bardzo spontanicznie, bardzo naturalnie i bez takiego niepotrzebnego patosu. Myślę, że ludzie przede wszystkim przychodzą po to, żeby się spotkać, żeby towarzysko usiąść przy kieliszku wina, pośmiać się przy komedii, ale jeszcze potem zostać, bawić się. Nawet nie wiedziałam, że to ma aż takie duże znaczenie. Podejrzewaliśmy, ale naprawdę zupełnie inny wymiar teatru, zupełnie inny. A jak się pani czuje w Cieszynie, tak w ogóle? Już teraz coraz lepiej. Miałam takie chwile faktycznie, gdzie bardzo chciałam uciekać z Cieszyna i myślałam sobie, że to jest straszne małe miasto i wszyscy się tutaj tak bardzo oceniają. Oczywiście wszędzie, ale jakby tak... Może bardziej widać tutaj, tak? Myślę, że tak, że przez to, że tutaj jest jednak tak wszystko bardzo przy sobie, że ten Cieszyn jest mały i bardzo skondensowany wokół tego rynku,
to wszystko było strasznie, każda rzecz, którą się to robiło, to była albo bardzo bolesna, albo okrzyknięta fanfarami. Jakieś takie strasznie duże huśtawki. A możemy wymienić jakąś rzecz bardzo bolesną albo okrzykniętą fanfarami, czy nie idziemy w takie ekstremalne? Znaczy myślę, że taką bardzo bolesną rzeczą, i to chyba pierwszy raz powiem publicznie, bo zawsze to było, chociaż już dorastam do tego, żeby jakby mówić o tym, to jest to, że jest się wystawionym po prostu na nic nowego, ale jest się wystawionym bardzo na wszelkiego rodzaju słowa mi brakuje, a pan mi na pewno pomoże. Nie wiem pan na tym. Że jesteśmy, taki pręgierz publiczny, takie oko? Że jesteśmy bardzo oceniani. To znaczy, że czasami praca, która nie była do końca zależna ode mnie, czyli bardziej zależała od reżysera, bardziej zależała ogólnie od moich kolegów i koleżanek, byłam oceniana na przykład ja. To coś, w czym ja się potem już przestałam czuć pewnie, zaczęło mi bardzo, bardzo, bardzo przeszkadzać. Potem się zaczęła taka niepewność. Niestety potem to jakby cały czas ewoluuje. Jeśli nie ma się przychylnego środowiska, jeśli nie ma się wokół siebie tych bliskich ludzi, których ja teraz mogę spokojnie powiedzieć, że mam, to jest to naprawdę krok do tego, żeby przestać chcieć tutaj mieszkać. Mnie to posunęło właśnie do tego, że gdzieś musiałam sobie znaleźć swoje miejsce, że nie teatr, nie to, że gram, że już nie myślę o tym, żeby grać, że aktorstwo mnie pociąga, może bardziej ta druga strona, kontakt z ludźmi, taka moja potrzeba. No i takie, myślę, że takie, no troszkę więcej prawdy. Troszkę więcej prawdy? Troszkę więcej prawdy w takim znaczeniu, że teatr jednak jest tak bardzo przysłonięty tą czwartą ścianą, tak duża odległość jest między nami a widzami, że nie wiem, no chyba ciężko mi się wczuć, ciężko mi było się dostać do widza, jakoś tak to czułam. Tu a wróci jednak pani do aktorstwa, takiego rozumianego jako budowa roli, jednej, własnej, swojej, czy już to, że pani ogarnia, mówiąc bardzo brzydko, całość jako reżyser widowiska, spektaklu, powoduje, że trudno będzie pani wrócić do budowania roli? Czy tęskni pani w ogóle za taką sytuacją, że pani ma sama zbudować rolę, jest pani tylko jednym z trybików jakiejś wielkiej maszyny? Ja już chyba nie tęsknię za tym, żeby grać. Ja już nie tęsknię. Ja już myślę, że w jakiś sposób odpowiedziałam sobie na to pytanie, że nie chciałabym być średnią aktorką. Tak się czułam i tak wiem, że tak było. Ja już nie chcę, po prostu nie chcę. Chciałabym się odnaleźć w czymś, gdzie mogę się piąć, gdzie mogę jakby pokonywać swoje słabości, gdzie mogę się uczyć, że wiem, że jeszcze mnie czeka coś, ale jednak coś czeka. I tym czymś jest reżyseria, tak? Tym czymś jest reżyseria. Jest reżyseria, bardzo by mi się marzyło, żeby zdobyć takie zaufanie, żeby reżyserować nie tylko razem z moimi przyjaciółmi, ale też w gronie innych aktorów. A czy jest coś, czego się pani boi? Chyba boję się tego, że takiego niespełnienia. Takiego, że pokona mnie moje własne lęki, pokonają moje marzenia, że w jakiś sposób będę się na tyle zawsze bała i potem będę żałowała, że tego nie zrobiłam. Czyli gdyby się pani nie bała, to by robiła pani wszystko, na co pani ma ochotę. Tak? Na wszystko, na co bym mogła sobie pozwolić. Tak, myślę, że tak, to taka złota rada, żeby robić. No, życie nam ucieka jednak. A co robić, żeby to życie nam nie uciekało? Spełniać swoje marzenia, tak? Spełniać swoje marzenia, A jakie pani ma marzenia? Moim marzeniem jest napisać przede wszystkim Oś w gardle 2, nie? Oś w gardle 2 już została napisana. Proszę. Gramy także Oś w gardle, drugą część. A taki ma tytuł? Oś w gardle 2? Tak, druga tak. część? Aha. Tak, łatwo kojarzące się, jest to kontynuacja. Zresztą powstała na życzenie widzów. Szczęki 3, Szczęki 4, Oś w gardle 3, oczywiście. Oś w gardle 4. Oczywiście, a jak? Znaczy, no teraz chyba bym sobie tego życzyła, żeby jednak pokonać wszystkie swoje lęki, pokonać swoją chorobę i będzie dobrze. Mogę zapytać o chorobę, czy to już temat na część drugą wywiadu?
Nie, oczywiście, ja jakby sama doprowadzam do tego na tym. To jest choroba tak zwanych twórców i choroba XXI wieku, czyli depresja, na którą się już leczę parę lat, więc dzisiejszą niemoc twórczą też niestety leczę i mam nadzieję, że będzie trzecia część albo jakiś inny scenariusz. Bardzo ale w tym roku są jakieś terminy? Terminy, w zasadzie no gramy tyle bez żadnej reklamy, ile nam pozwala grać, ponieważ jeszcze ja do tego nie dorosłam. Tak jak mówię, na razie się skupiłam trochę więcej na swoim zdrowiu i osoby mi bliskie wspomagają mnie i raczej pilnują razem ze mną, żeby faktycznie wychodzić, oglądać miejsca, znowu się czymś zaciekawić. Natomiast bardzo duże ciśnienie, żeby coś jednak napisać i tak dalej, no nie da się. Nie zawsze się da. Nie zawsze się da, to ja życzę, żeby się dało zawsze. No ja też tak bym bardzo chciała. Przyjmuję to życzenie, przyjmuję na klatę. Mamy tutaj kolor żółty, słoneczko, miejmy nadzieję, że wiosna nastanie i później lato i tak naprawdę to lato i wiosna będą trwały już i jesieni i zimy nie będzie. Tej jesieni i zimy metaforycznie oczywiście. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym Dzięki gościem serdecznie. Była Katarzyna Bonew i zapraszamy, proszę Państwa, nie tylko pod Merkurego, ale tak naprawdę wszędzie, gdzie będzie spektakl z cyklu Sztuka pod adresem. Tak jest. Ośtgardle 3 i 4, a właśnie, a może jakaś taka rola dla mnie byłaby? Taka jakaś mała, drobna, jakiś halabardnik albo ktoś przynoszący widelec? Nie? Ja już tam się tak sobie pomyślałam. Albo krzyszący się ością, żeby już nic nie mówił. Ale ja tak widzę Pana w roli księdza, tak na szybko taka rola, tak. Proszę Państwa, tyle zaskoczeń dla mnie w trakcie tej rozmowy, że chyba dobrze zrobię, jeżeli już nic nie będę mówił w takim razie. Życzę wszystkiego w takim razie dobrego. Pani przede wszystkim i widzom. Bardzo dziękuję. Do dziękuję zobaczenia. Serdecznie.